Cześć, zapraszam Was na sklep motoretropresscapsule.pl, na którym można kupić koszulki z polonezami, które sam narysowałem. Są różne wzory. Bordowy polonez, polonez Borewicz biały, polonez Karo Plus, ciemnozielony. Są koszulki damskie, są koszulki męskie. Można kupić również koszulkę z logo Moto Retro Press. Zachęcam ogólnie do zainteresowania się tym tematem. Dzięki temu wspierasz mnie, mój kanał, i za te środki pozyskane ze sprzedaży tych koszulek będę mógł kupować różne części do moich polonezów. Także śmiało można wejść. Link do sklepu jest podany w opisie pod filmem. No, witamy w kolejnym filmie. Dzisiaj chcemy po tej drabinie wejść na górę, to będzie Borys schodził, i załatać tę dziurę, bo dzisiaj przyszedłem, były jakieś pióra gołębi, więc znowu zrobił tu syf, więc trzeba to zrobić. Wjeżdżać z samochodu to zrobimy, bo to jest strach po prostu. To jest jednak dosyć wysoko. Dawaj. Kurwa, teraz. O Jezu, czekaj, wiesz co, weź wysiądź na razie, to może przesuniemy. Kurwa, myślałem, że to szybko pójdzie wszystko, a to widzisz. Trzymaj. Zobacz, tego prawie, że mijam. Czekaj, wiesz co, łapło za dużo strony za kolektor, za ten tutaj. Jeszcze bo to się idzie, to Borewicza. Składamy. Później to dobry. Skończył się? Znaczy jak? Znaczy malowanie, gdzieś ci wysyłam fotki czasami. A bo ty wydłubałeś cały samochód, tak zbierasz. Tak, to jeszcze wybiorę. Nie poleci, czekaj, czy on tak niestabilnie stoi? No właśnie, może polecić, wiesz? Jego trzeba w tą stronę. Dobra. Chyba przydługi ten wózek. Krótszy byłby lepszy. Żeby kupiłoby, będzie wiedział kamerę. No. Nie chcę nawet sobie wyobrażać tego. No kamerę, ten pisał tu, a tu. I to się przestawi, no. Przestawi się. Dobra. Obserwuj. Na razie, wiesz co? Ciutkę pojedź w lewo i do przodu. Tutaj. Do przodu, wiesz? No dobra, stop. Jeszcze go pół metra podsunąć. Kurwa, no tak źle jest. Kurwa, tu stoi bokiem. O! Kurwa, nie. Mogę wejść i trzymać, wiesz. Dobra, załatamy jeszcze tutaj te boczne. Na górze, no oczywiście tego nie nagrywałem, bo się skupiliśmy, żeby to zrobić, żeby nie spać. Załatane.
Teraz tutaj. Materiał by się jakiś przydał, coś włożyć. No to już, no co, my nic nie mamy takiego cienkiego. Jakąś deskę? No to deskę. Kurwa, na wywiad. No, ideal. Jeszcze pół cegłówki mam, to mogę przynieść. Starczy pianki na wszystko? Musi. Teraz tu jakąś deskę jeszcze trzeba wykombinować. Tak. Akurat. No powiedz. Trzyma się. Dobra. Chodź, sprawdzimy, może akurat starczy jeszcze na tamtą stronę, nie wiem. Przynajmniej na jedno, jak już i tak to wywalisz. Nie wiem, czy nie cieńsze są te otwory. Przynajmniej jeden. Zobaczymy, no. Chociaż ten z prawej szerszy, a ten z lewej taki cienki. No dobra, zaraz zobaczymy. Nawet nie wcisnę. Bokiem. Nic innego nie zrobisz. No niestety, nie jestem budowlańcem jak widać. Pianka leci. Ale to i tak jest prowizorka, przecież to jest po to, tylko żeby... To jest prowizorka i to totalna. No dobrze, tak ma być, no. Przecież tu kiedyś inaczej to zrobimy, no. To na razie ma być, żeby tu żaden syf nie leciał. Albo ptaki. Może coś podłożyć pod nią? Nie, musiałbym delikatnie tuningować. Ona jest sama z siebie taka cienka, że nie ma co jej tuningować. Dobra, nie dotykać, trzymać się.
Dobra, chodź sprawdzimy może jeszcze ta, na ostatnią. No, jest ci czas wystarczy. Dobra, ostatnia. Za ambitnie trzy. Dwie. Albo i jedna nawet, zobaczymy zaraz. Nie, dwie weszły, no. No i git. Po środku dawaj jeszcze. Będę długo mył ręce. Zaraz pójdziemy wymyć. Nie ma. No i akurat. Dobra. Dobra, to ma być tak prowizorka. Dzięki ci bardzo, szczególnie za tamto, bo te boczne to bym sobie kurwa sam zrobił, ale to kurwa na górze to bez ciebie nie dałbym rady. I chuja. No ja dobra. Się stawiam, jak tam wlazłem. A jak ja ci trzymałem drabinę na tym busie, też się srałem i się spociliśmy cali. Dobra, będzie koniec filmu. Tyle, kolejny dzień. Już dawno nic nie było tutaj w tej stodole, więc skończymy. O, aż zamazał obraz się, no. Spoceni, zmęczeni, kończymy. No i niedługo odcinki z polonezem. Cześć. Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare gry i konsole, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie, Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry na PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusa, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari oraz na Amigę. Na kanale pokazuję również arcade'y, czyli automaty do gier, kącik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i lombardach. Cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Retroarchiwizacja na YouTubie. Wpisz po prostu na YouTubie Retroarchiwizacja i kliknij subskrybuj.